Damen meine Herren, herzlich willkommen und nicht verstehen. Hallo, hier ist Thomas Kopyra aus blog.kopyra.com. Ich bin nicht vorbereitet. Heute wir haben das IPA aus Brauerei Pinta. Deutsche IPA. Das IPA. Schöne Etikette. 13,1% Extrakt, Alkohol 5%, IBU 52. Zutaten Malz, Weiermalz, Malz, Pilsener Malz, Weizenmalz, Karapils, Kararet, Hopfen Polaris, Hallertau, Cascade, TNT, Fantasia, Mandarina Bavaria und Drożdże, zapomniałem jak jest po niemiecku. Dobra, das IPA, czyli niemieckie IPA z Polski. Aus Polen. Zobaczymy, co udało się Pincie osiągnąć z niemieckimi chmielami. Tak jak wam przeczytałem, to jest Polaris, Hallertau, Cascade, niemiecki. TNT. TNT to w zasadzie nie jest odmiana chmielu, tylko to jest mieszanka. Taka po prostu stworzona, powiedzmy, nie wiem, mieli jakieś za małe ilości, żeby wypuścić jedną daną odmianę w odpowiedniej ilości, więc stworzyli mieszankę, tak ja to rozumiem. Fantazja i Mandarina Bavaria. Najbardziej znana jest Mandarina Bavaria chyba. No Hallertau wiadomo, to jest Hallertau Cascade. No Cascade, no wiadomo. Aczkolwiek ten niemiecki być może się różni od tego amerykańskiego. Drożdże Safale S04. Co jest tutaj ciekawe? Mnie zaskoczyło to, że tu jest tylko 13,1 ekstraktu. Powiem szczerze, że dla mnie India Pale Ale to się zaczyna gdzieś tak od 14. Aczkolwiek no, to nie jest obowiązkowe. Natomiast dla mnie India Pale Ale zaczyna się od 14. No dobra, spróbujmy. Spróbujmy zatem. Kapsel firmowy Pinty. Tutaj jeszcze odnośnie tej etykiety. Etykieta jest paskudna. Jest paskudna. Aczkolwiek powiedziano mi, że to tak trochę z taką przekorą wybrano tę etykietę, bo były inne wzory, ale też chciano pokazać taką może trochę, taką szpilkę trochę Niemcom widzieć, że oni tak gustu nie mają za bardzo, jakieś takie dresy. Ktoś mi mówił, że podobne barwy miała reprezentacja Niemiec w Soczi, tych takich reprezentacyjnych strojów, jakieś takie właśnie zielono-żółte, nie wiadomo co. Dobra, powinienem to zdegustować w jakimś lepszym szkle, no ale skoro mam firmowe koszulkę, mam firmową, no to już lecę wszystko razem. Próbujemy zatem w szkle firmowym. Bardzo jasne, kolor bardziej powiedziałbym pilsowy, no ale żeby pozostać w jakby nomenklaturze i na korzyść troszkę tego piwa, no to powiem, że taki bardziej West Coast IPA niż, czyli takiej amerykańskiego India Pale Ale. Tutaj bardzo ładnie nam bąbelkuje. Dlaczego? Dlatego, że to jest grawer piany na dnie tego, także nie, że brudna jest, tylko tu jest grawer piany i dlatego tak mocno się te pęcherzyki unoszą. Piana obfita, ale szybko się dziurawiąca, niezbyt pięknej konsystencji. Z butelki co czujemy? Lekkie cytrusy, lekki taki słód pilzneński, taki lekko nawet taki mdły, taki mokry trochę. Ale jest też chmiel, jest też chmiel cytrusowy. Nie jest źle.
Kurde, jakbym brackie pił. No, jest metal, jest gwóźdź. Jest żelaziste. Dobra goryczka. Konkretna. No ale ten metal tutaj wychodzi dosyć mocno. Piwa z Zawiercia często się pojawia w komentarzach, tam gdzieś pinty, jakieś piwa z Zawiercia, że tam jest ten metal. W niektórych to jest wyczuwalne bardziej, w niektórych jest mniej. W tym jest wyczuwalne bardziej. Także od razu pierwsze moje skojarzenie to było brackie. Ale zdecydowanie jest to takie dobre brackie. Konkretnie nachmielone. Dość wytrawne. Goryczka jest taka ziołowa. Dosyć długa. Wyraźna. To akurat mi to pasuje. Pod takiego pilsa niemieckiego jak najbardziej by to pasowało. Może lekkie nuty takie grejpfrutowe się tutaj pojawiają, jeżeli chodzi o tę goryczkę. Całość, jak powiedziałem, wytrawna, chociaż stosunek ekstraktu do alkoholu by tego nie wskazywał, bo 5% z 13 to nie jest wcale tak dużo. Przepraszam, natomiast u nas 5%, no to z 11 się wyciąga i to 5% z hakiem, także... No nie jest wodniste, nie jest puste, ale nie jest też jakieś ulepkowate, nie jest słodkie. Jest w porządku. Ale faktem jest, że balans słodowy, czy słodowość jest bardziej taka w stronę pilsa czeskiego. Tych pilsów się czepiłem, ale generalnie aromat jest czysty. Trochę chmielowy. Co prawda ze szkła już cytrusów nie czuję, tak jak z butelki. Piwo jest niezłe. Piwo jest niezłe. Takie trochę bezpretensjonalne. Natomiast nie ma tutaj jakiegoś pokazania tego, co te niemieckie chmiele potrafią. Pamiętam niemieckie India Pale Ale, czyli Comet IPA z Hopfenstopfera, no to tam rzeczywiście było to zaskoczenie. Wow, to można coś takiego zrobić na niemieckich chmielach. Tutaj tego nie ma. Szczególnie aromatu brakuje, no ale mówię, tutaj też jest kwestia szkła. Trochę żałuję, że... No Pinta mogłaby wypuścić jakiś snifter firmowy. Brakuje mi tu ekstraktu, brakuje mi tu aromatu. Nie brakuje mi goryczki, goryczka jest ok. Barwa jest ok. To nie jest prosta sprawa. To nie jest prosta sprawa. Brawo dla Pinty. Szkoda, że już w założeniach to piwo miało być tą 13, a nie chociażby 14. Już nie mówię 16, bo ja bym poszedł konsekwentnie, skoro atak chmielu to jest 16, czy coś koło tego, no to Das IPA powinno być też w tych rejonach. No ale nie jest źle. Myślę, że umiarkowany sukces, chociaż nie sądzę, żeby to było piwo, które Pincie przysporzy jakiejś sławy, które będą pisali, prawda, klienci z prośbą o uważenie następnej warki. Raczej nie. Aczkolwiek dla mnie osobiście lepsze od Ogni Szczęścia, lepsze od tego Odsieczy Wiedeńskiej, lepsze jeszcze od paru innych piw Pinty, więc dla mnie jest na plus. Natomiast oczywiście to nie jest piwo Pinty, które by było moim ulubionym piwem z tego browaru. Ale powiem tak, gdyby poprawić te chmiele, może zmienić proporcje, może wywalić tego Polarisa, który nic nie ten, pachnie po prostu mrożonkami,
takimi trochę za długo leżącymi w tym, może wywalić tę fantazję, może dowalić tą mandariną, albo użyć tego kometa, może coś jeszcze z tego można było wykrzesać więcej. Das ist gut, vielleicht not super gut Bier aus Pinta Prost. Zum Wohl, jak mawiają w Bawarii.